Działacze kultury i ich podopieczni przyjęli od władz miasta gratulacje, dyplomy oraz stypendia i nagrody. Uroczystość wręczenia 3 stypendiów, 4 nagród jubileuszowych i 13 za dokonania artystyczne odbyła się w Suwalskim Ośrodku Kultury. Wiemy, jak zarabiają pracownicy, ludzie kultury. To są niskie płace, a wobec tego, chociaż w ten symboliczny sposób, chcemy, przekazując określone środki finansowe, docenić ich wysiłek, trud i tą aktywność twórczą. Miasto w ciągu ostatnich 10 lat doceniło wysiłek ponad 30 stypendystów i prawie 130 laureatów nagród. Podziwiamy ich, kochamy ich za to i podziwiamy nie tylko my tutaj lokalnie, regionalnie, ale czasami widzimy ich i na ekranie telewizyjnym, i na ekranie w kinie, bo nasi właśnie twórcy świetnie promują kulturę właśnie naszego miasta. W tym roku jedno ze stypendiów powędrowało w ręce Artura Urbanowicza na powieść o charakterze gangsterskim Grzesznik. Panie, taka książka grozy, tak jak Grzesznik pod tytułem, zobaczymy co pięknego właśnie będzie w tej książce, ale i strasznego też, tak? Kolejne stypendia wpłyną na konto Marioli Mitros i Sławomira Filipowicza na realizację pracy monograficznej poświęconej Andrzejowi Strumille, a także Kariny Sosnowskiej na cykl obrazów Moje Suwałki w abstrakcji. Laureatami tegorocznych nagród zostali instruktorzy podopieczni SOK-u jak Jolanta Hincmackiewicz, a wraz z nią zespół Teatru Efemerycznego, Michał Nikolow i tańczące pod jego czujnym okiem Studio Dance Academy. Przy takiej okazji nie mogło zabraknąć uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej Magdaleny Lewoc, Kamili Socharzewskiej, a także Marka Zborowskiego-Weichmana i jego byciaków z podstawówki nr 6. Uwieńczeniem uroczystości był koncert. Muzycy z Suwalskiej Orkiestry Kameralnej porwali nas do tańca.